Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, na Kiskago oczywiście się znajdujemy. Przypominam o giveawayu na pięknego Flip Knife'a. 1200 zł, tutaj dwie piękne nagrody, wpłacasz 15 zł z kodem CROXY na Kiskago, no i masz szansę oczywiście wygrać sobie taki piękny scyzoryk od wuja. No i oczywiście kodziku używasz tutaj, logując się z linku z opisu, bądź klikając magicznie zielony pluszik. No i oczywiście jakbyś chciał sobie blikiem dajmy na to załadować, no to tutaj kodzik CROXY, przez wajk sobie wpisujesz 10% więcej do każdej płaty. No i oczywiście dwie skrzyneczki na start za free dla nowych użytkowników. No i oczywiście jak wpłacasz, dajmy na to jakbyś 200 wpłacił, to aż 12 tutaj dodatkowych jeszcze skrzynek dostajesz, więc no warto się tutaj zainteresować. Ja sobie odbiorę daily, no bo grając oczywiście, wbijając level, możemy sobie odblokować fajne skrzynki, które oczywiście co 24 godziny możemy sobie za darmo otwierać. No i zobacz, 400, jeszcze sobie otworzymy to, no i tutaj mamy kałaszka, więc 500 z tych dwóch skrzynek, a mam jeszcze ich, no tutaj możemy zobaczyć, że jeszcze 8 do otwarcia, ale już nie będę tylko otwierał, więc trochę z tego daily jak najbardziej można uzbierać sobie, ale teraz batelka, tak? Czas na batelkę. Również oczywiście grając na stronie możemy sobie nabijać specjalny cashback, który oczywiście w dowolnym momencie możemy sobie odebrać tutaj oczywiście w tym miejscu. Ja mam 4600 w tym momencie, no ale ja lubię sobie pozbierać i po jakimś czasie sobie ją odebrać, więc zobaczmy tutaj jak pójdzie nam na pierwszej batli na dzisiejszym filmie. Skrzynia Snurti 4 razy, jest to koszt 7200 zł, więc zobaczmy jak tutaj na tej batelce nam pójdzie. Póki co takie nożyki, no dosyć tutaj przeciętne, biorąc pod uwagę, że 1800 zł musimy zapłacić za jedną taką skrzynkę. No tutaj no, no te noże wszystkie nie przekraczają granicy tego kafla. No tutaj jedynie te Shadow Daggery 1100, ale no tutaj 1200, no to jest no, bitwa wygrana, no ale to jest bitwa na minus, tak? Więc no tu nie ma się z czego cieszyć, tak? Trzeba sobie powiedzieć. Dlatego stworzę jeszcze raz bitwę taką samą, również tutaj oczywiście na 4 skrzynki Snurti 1800 do trafienia. Najlepszy item, no AWP Gungnir za 50 koła, więc no fajnie by było, jakby taka AWPka spadła dla wuja, ale mamy fosfor, więc zaczynamy już na pewno lepiej niż tą bitwę poprzednią. 3000 prawie, tutaj Lore Shadow Dagger 570, no nie mogło być lepiej, tak trzeba sobie powiedzieć. Kolejne otwarcie, znowu Gamma Doppler 1240, no i ostatnie otwarcie, co tu nam spadnie na koniec, no mamy ten sam nóż. No ale tutaj ten fosfor, no ładnie nam tutaj tą baterkę ograł, 9200, no już lepiej, tak? Ciutkę lepiej, ale to dalej nie jest to, po co przyszedłem dzisiaj, dlatego stworzymy sobie battle na skrzynkę Case Hawk. 3 takie, do tego 2 razy, skrzynia Nitra 11000 i zróbmy sobie bitwę na 3 osoby tym razem. No i spróbujmy tutaj pomnożyć nasz majątek, bot Fine i bot Stewie. Pierwsze otwarcie, survival dla nas to jest 1000 zł. No, no, no tak, no, mogło być lepiej, 2400, jedna taka skrzynia kosztuje, więc no te nożyki mogłyby być ciutkę lepsze, no, tym bardziej, że spada teraz Bayonet Autotronic. Dla nas Classic Knife to jest 2800, okej, okay. Szczerze nie miałem pojęcia, ile mogę mniej więcej celować tutaj w wartość tego noża, no ale tutaj Karambit, no Blue Steel, no niby Blue Steel, ale 5 koła kosztuje, tak? Zobaczmy ostatnia skrzynia, no, no tak, no klasycznie, no tutaj no, możemy zobaczyć, że ładnie by oddało, jeżeli byśmy wygrali 25 koła, no gdybym zagrał Underdoga, no to bitwa byłaby w zasięgu, tak, no, no niestety klasycznie tutaj pan prowadzący musiał zagrać odwrotnie, tak, no to może co, skrzynia In Love 3 razy, do tego Sushi Master 2 razy, Nitro niech będzie z 2, ile mamy budżet, 13 koła, trzymajcie kciuki, bo jeżeli tą bitwę przegramy, no to no przedsięwzięcie bardzo, że tak powiem, tutaj na dzisiejszym filmie będzie no mało opłacalne, tak? Trzeba sobie powiedzieć, wspomnieliśmy ile, no ponad 20 koła. Spada M9 2900, no przypomnę, że skrzynia kosztuje 1100, więc ja już nic nie będę mówił, okej? Okay? Nic nie mówię! Podziękuję ładnie za oglądanie, tak? No, trzeba widzowi za oglądanie podziękować. Weź sobie udział w konkursie. Nie wiem, czy powiedziałem, ale jak nie powiedziałem, chyba nie powiedziałem. No to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, jak chcesz wygrać. Na Discorda dołącz, no i właśnie użyj kodu CROXY na Casehagu. No, no, no nie użyłem kodu CROXY, ewidentnie. No to dostałem mocno na dziurę, ale możemy zobaczyć, że drugi raz by wszedł Underdog. No to jest
Niemożliwe! No dzisiaj odcinek underdogowy, stary. W sensie, no tutaj tak naprawdę zmiana tego trybu wystarczyła, żeby to zgarnąć. No ile tu? No myślę, że 30 koła będzie na spokojnie. No i zobaczcie, że na koniec będę dać mi jeszcze. To jest, nie ma szans, stary, żeby to wygrać. To by musiała jakaś dealorka z tego spaść. No ale tak się nie zadzieje, bo tu chyba nawet nie ma aż tak drogich skinów. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Siemano!